Władze Barcelony zatwierdziły zmianę nazw ulic w stolicy Katalonii, usuwając z nich imiona świętych. Ich miejsce zajmą nazwiska feministycznych działaczek. Inicjatywę zmiany nazw czterech barcelońskich ulic rozpoczęto jeszcze w 2022 roku. Ideę postanowił podtrzymać obecny burmistrz należący do Partii Socjalistów Katalonii. Dąży się do tego, żeby nie było czegoś takiego jak tożsamość narodowa. Chodzi o stworzenie pewnego uniwersalnego, szerokiego społeczeństwa o bardzo płytkich wartościach, które jest ujednolicone ideowo, które nie odwołuje się do żadnych tradycji, do żadnych wartości, do żadnej religii. Mówiła działaczka pro-life Halszka Bielecka. Barcelońskie ulice Świętego Rafała, Świętej Magdaleny, Świętej Agaty oraz Świętej Róży zostaną nazwane na cześć lewicowych feministycznych działaczek. Jest to ograniczenie praw obywatelskich, praw nazw wierzących. My mamy prawo do wyznawania swojej wiary, do manifestowania jej, do praktykowania. Podkreślił prezes Fundacji Słowo Jan Klawiter. Władze Barcelony twierdzą, że takie zmiany mają służyć większej inkluzywności stolicy Katalonii. Mają też podkreślić świecki charakter miasta. To jest sygnał bardzo niepokojący, wynikający oczywiście z takich tendencji, no dzisiaj powiedzielibyśmy proeuropejskich, ale przede wszystkim prolaicyzacyjnych, proateistycznych, czyli próbujących wyrugować z przestrzeni publicznej świętości chrześcijaństwo i Pana Boga. Mówił prawnik Marcin Jakub. Poprzednie władze miasta mówią wprost o prześladowaniach religijnych i niszczeniu tradycji miasta. Z kolei hiszpańskie media podkreślają, że usunięcie nazw świętych z ulic w Barcelonie może spowodować dezorientację wśród mieszkańców, którzy od ponad 150 lat identyfikowali się z tymi nazwami.